Dzień dobry, Anna Nowosielska. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kanale Krakowia Maraton. To spotkanie wyjątkowe, jubileuszowe, ponieważ nasz bieg ma już 20 lat. A moimi gośćmi są dzisiaj osoby, bez których ten długodystansowy krakowski bieg z historią w tle nie miałby możliwości się odbyć. Dzień dobry panowie, ze mną pan Edward Stawiarz, legenda polskiej lekkoatletyki, dwukrotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski, znakomity zawodnik, trener i działacz sportowy, były prezes WKS Wawel i członek zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, niekwestionowany ekspert w dziedzinie maratonów, były dyrektor sportowy i wieloletni komentator Krakowia Maraton. Dzień dobry. Pan Piotr Sokołowski, wieloletni organizator Krakowia Maraton, najpierw jako dyrektor OSIR Krakowianka, a następnie z ramienia Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Pan dyrektor Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i gospodarz Krakowia Maratonu od 2010 roku. I pan Andrzej Batko, który jest z nami od początku. Najpierw wspierał nas z ramienia jeszcze Policji, Wydziału Ruchu Drogowego, a następnie koordynator do spraw bezpieczeństwa i zabezpieczania trasy naszego biegu. Pierwszy bieg pobiegł ulicami Krakowa w 2002 roku, ale sama idea zrodziła się chyba jeszcze w poprzednim milenium. Zgadza się, panie Edwardzie? Tak, w 1999 roku, w czasie Mistrzostw Polski w maratonie, bo w tamtym czasie rozgrywany był w Polsce dwa maratony, tylko warszawski i Dębno słynne. Słynne z tego, że przez już kilkadziesiąt lat tam odbywają się Mistrzostwa Polski w maratonie. I na tym maratonie podszedł do mnie jeden z biegaczy z Krakowa, amator biegacz. Ja tam byłem w roli komentatora przez wiele lat, a wcześniej jako zawodnik, więc znałem doskonale specyfikę biegu, jakie są problemy przy takim biegu, jakie to stwarza kłopoty, może stwarzać dla takiego dużego miasta jak Kraków. Mnie się, co prawda powiem, marzył dawno maraton w Krakowie, jeszcze jak ja byłem zawodnikiem, żeby tu można było pobiec w Krakowie. No ale ze względu na specyfikę tego miasta, to nie jest małe miasto jak Dębno, gdzie wyłączyć ruch można na kilka godzin i nic się nie dzieje. Natomiast w Krakowie wyłączenie całego miasta, niemalże centrum miasta, no to było rzeczą dosyć trudną. I pamiętam, przyszedł właśnie do mnie wtedy jeden z zawodników, amatorów, a zarazem dyrektor biura maklerskiego, penetrator, pan Andrzej Madej. Jeden co z mnie bardzo zbudowało, bo wiedziałem, że możliwości finansowe przy organizacji takiego biegu się już otwierają większe. Tym bardziej, że on miał znajomość również wśród innych instytucji tego typu. Czy nie zorganizować by w Krakowie takim ratem? Ja mówię, no proszę bardzo, ja jestem w Wawelu do dyspozycji, jak przyjedziemy do Krakowa, niech pan wpadnie w wolnej chwili do mnie. Ja wówczas byłem kierownikiem sekcji lekkiej atletyki w Wawelu. Mówię, to porozmawiamy, rozpatrzymy za i nie. Ja no i tak się złożyło. Przyszedł do mnie, prawda, no i w ten sposób ustaliliśmy pewne rzeczy, znaczy ustaliliśmy. Zaczęliśmy sobie planować, jakby taką wizję tego maratonu, jaką trasą, bo to też jest istotne, prawda. I mieliśmy świadomość tego, że Kraków przyciągnie biegaczy. No właśnie, to nie obawiali będzie małe się panowie Dębno, do którego frekwencję? Ze względu na specyfikę może przyjechać 600 do 1000 biegaczy, tylko nam się marzyły maratony na wzór maratonu nowojorskiego, gdzie startowało 40 tysięcy ludzi, czy londyńskiego, gdzie 20 tysięcy ludzi. I nam się marzyło, że po 3-4 latach dojdziemy do 10 tysięcy ludzi w Krakowie również, prawda? I w ten sposób zrodziła się, że tak powiem, idea. Przyszedł do mnie do klubu i zaczęliśmy wszystkie rozpatrywać za i nie. Trudności, jakie mogą być kłopoty, jaką trasę wybrać, prawda? No i się udało. Przyjęliśmy, że będziemy robić. Na początek to była trasa głównie bulwarami wiślanymi. Tak. A obecnie z historią w tle, przez centrum miasta, ale nie tylko, bo trasa zmieniała się na przestrzeni lat. Z historią w tle. Panie dyrektorze, co po drodze obecnie nasi biegacze mogą zobaczyć? Tak, ten maraton oczywiście się zmieniał, tak jak Edward powiedział, od 2002 roku przez lata rósł w siłę. W Krakowie oczywiście ten maraton to nie jest rzeczywiście prosto zrobić, gdyż miasto zwarte, miasto zabytków. Stąd pomysł w którymś roku, aby powstał maraton z historią w tle, no ale głównym założeniem było to, że start musi być z serca Krakowa, czyli z rynku głównego.
meta również na tym rynku. A jeżeli udało się to przeforsować, żeby jednak maraton startował z rynku, no to potem najpiękniejszymi zakątkami Krakowa, Wawel, bulwary Wiślane. To wszystko można było oglądać biegając i stąd też taki pomysł, że zwiedzamy Kraków biegając w maratonie. Oczywiście pokazywaliśmy też te nowoczesny Kraków, czyli potem już AIDS, potem już Centrum Kongresowe, potem Hala Tauron Arena, no i Nowa Huta, która też już jest zabytkiem. Więc mówię, przebiegając 42 km, przebiegamy właściwie z historią w tle, czyli od tych pradawnych czasów Wawelu, aż po tę chwilę nowoczesną, gdzie Kraków teraz to jest nie tylko zabytki, ale nowoczesne, tętniące życie milionowe miasto. Też ta nowa historia, która się pisze. W tym roku zapisanych jest już 6 tysięcy biegaczy. To oznacza ogromne sportowe emocje, ale też, no nie ukrywajmy, utrudnienia pewne ruchu. Jak na początku przyjmowali to mieszkańcy, panie Piotrze? Jak to wytłumaczyliśmy? Znaczy, maraton się wiąże na pewno z ingerencją, z ruchem normalnym, nazwijmy to. I największą bolączką jest to, żeby ludzie wiedzieli o tym maratonie i w czasie mogli sobie zaplanować. I początkowo na pewno maraton był związany z mniejszą ilością uczestników. W momencie, gdy zaczął rozrastać się maraton i również połączenie maratonu Krakowa, połączenie z Nową Hutą, to od trzeciego maratonu powstało, wówczas te utrudnienia były większe i szczerze mówiąc, wiele osób miało pretensje o utrudnienia w ruchu. No niemniej jest to już, doszliśmy do 20 maratonu i w tej chwili maraton jest bardziej postrzegany przez ludzi jako rzecz, która musi być w Krakowie. Jako wizytówka miasta i jako rozwijający się sport i potrzeba, bo ta ilość 6 tysięcy osób startujących to nie jest taki sobie garstka ludzi, którzy chcą sobie pobiegać po mieście. To przecież też goście zagraniczni. No to jest w ogóle, maraton jest promocją miasta i promocją jest związany i po to między innymi się go organizuje. Natomiast no też ta trasy maratonu rozwijały się, bo początkowo unikaliśmy powiedzmy dużych ulic, początkowo nie można było przebiec w poprzek alei, a potem biegaliśmy już alejami i w tej chwili normalną rzeczą jest, że maraton się przebiega po alejach. Także ta znajomość ludzi i przyzwyczajenie do maratonu no, odegrało dużą rolę i w tej chwili mnie się zdaje, że jest mniejszy hejt i problem z przeprowadzeniem maratonu w mieście niż kiedyś początkowo był. Taką trasę trzeba zabezpieczyć. Panie Andrzeju, ile osób nad tym pracuje? Bo to chyba cały sztab ludzi. To znaczy jest to dość trudne pytanie, dlatego że samych osób zabezpieczających jest około 800, niecałych 800. Z tego nie liczę w ogóle ilości policjantów zarówno ruchu drogowego, które ten ruch wymykają kołowy, jak i nie liczę policjantów prewencji, którzy nam pomagają w momencie jakichkolwiek innych zakłóceń. Niewątpliwie jest to rzecz, która wymaga dość dużej, że tak powiem, koordynacji i dyscypliny wszystkich służb. My korzystamy, że tak powiem, zarówno z ochotniczych straży pożarnych, ze szkół mundurowych, korzystamy ze straży miejskiej, korzystamy z uprzejmości MPK i innych służb. Tych służb jest kilkanaście. W tej chwili tego roku będzie ich ciutkę mniej na tej zasadzie, że nastąpiły trzy zmiany takie konkretne, jeżeli chodzi o trasy, a niewątpliwie, że tak powiem, ułatwienia, bo my cały czas chcemy ułatwiać dla ludzi, że tak powiem, przemieszczanie się, żeby tych utrudnień było jak najmniej. Dzięki temu, że zmodyfikowana została trasa w Hucie przez przedłużenie ulicy Jana Pawła i ulicy Ptaszyckiego, dzięki temu odblokowaliśmy, że tak powiem, samochody na ulicy Bulwarowej, Orkana, Daniłowskiego i Alei Solidarności, co na pewno będzie sprawiało dużo mniej kłopotów i ludziom. Poza powyższym to już mówił zarówno pan dyrektor, jak i Piotr. Staramy się jak najbardziej dotrzeć do wszystkich ludzi informacyjnie, żeby wiedzieli, żeby mogli tak zaplanować sobie
swoje, że tak powiem, realizację swoich planów, żeby jak najmniej tych utrudnień było. Niemniej jednak no, trzeba powiedzieć, że gdyby nie to, że Policja Ruchu Drogowego bardzo mocno się do tego przykładała i przykłada, w pierwszych edycjach myśmy nawet tworzyli nie tylko trasę główną, ale trasę zapasową. W tej chwili od tego się odchodzi, jest tylko trasa główna. I tylko w 2014 roku musieliśmy ją modyfikować w związku z powodzią, co najlepiej pamięta pan dyrektor, spotkania na wałach i tu koledzy, którzy cały czas z nami byli. Cud, że się udało? No udało się, ale to było dosłownie w ostatniej chwili i w przeddzień de facto imprezy. Bez tej sprawnej współpracy, jak rozumiem, tak, tak. Nie byłoby szansy. Trzeba powiedzieć, że tu wszyscy starają się maksimum wykazać i za to należą się im słowa podziękowania i chwały. Ja sam jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się w tej, że tak powiem, imprezie uczestniczyć i być od pierwszej edycji do chwili obecnej. Wszystkim zaangażowanym pięknie dziękujemy, ale maraton to także wolontariusze, prawda? Jaka jest ich rola na trasie, panie Piotrze? No, wolontariusze, no, znaczną część od tego, co zaczął Andrzej, to kwestia trasy, zabezpieczenie trasy pod względem bezpieczeństwa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to wolontariusze na trasie, którzy obsługują punkty odżywiania i odświeżania. To jest niemało towarzystwa, które musi bez względu na pogodę stać na trasie i obsługiwać biegaczy. No i trzecia rzecz to całe biuro zawodów, pakowanie i obsługa biura zawodów. Wszystko też jest przez wolontariuszy obsługiwane i bez tego się, no, trudno sobie wyobrazić maraton bez wolontariuszy, których jest w maratonie około 1500 osób uczestniczy w takiej organizacji takiego przedsięwzięcia. To wiele osób, które nawet biega, nie zdaje sobie sprawy, jakie to jest przedsięwzięcie, no, ogarnąć to organizacyjnie, żeby to wszystko było spięte na ten czas maratonu. I ta sprawna pomoc na trasie. Panie Edwardzie, w jednym z wywiadów pan powiedział, jak wyglądało to odżywianie w latach 70., że sproszkowaną witaminę C się dodawało, tak, do kawy, herbaty. No niestety wtedy jeszcze, że tak powiem, medycyna sportowa nawet w zakresie pomocy maratończykom nie była tak rozwinięta jak w tej chwili. W tej chwili każdy amator wchodzi do sklepu, ma dziesiątki odżywek, które może sobie wziąć nawet po rekreacyjnym bieganiu i uzupełnić, prawda? Natomiast w tamtym czasie to było zupełnie amatorszczyzna, bo i każdy co tam uważał dla siebie, że ktoś mu tam podpowiedział, że to będzie dobre, to brał, robiło się kawę, do której wsypywało się glukozę na przykład. I nieświadomie tego, że glukoza działa, ale w ograniczonym zakresie, prawda, do pół godziny, czy do 40 minut, a później jest skutek odwrotny. No ale to było 60 lat temu. Pozmieniało się. Także się pozmieniało. Panie dyrektorze. No może 60 to przesadziłem, ale 50 na pewno. No 50. Panie dyrektorze, na co dzisiaj mogą liczyć nasi biegacze w tych punktach odżywiania i odświeżania? Mogą liczyć właściwie na wszystko to, co jest dopuszczone, prawda? Oczywiście wodę, oczywiście banany, oczywiście czekolady, czyli to wszystko, co pozwoli spokojnie przebiec 42 km. Pamiętajmy, że niewielka część biegnie rzeczywiście na wynik sportowy, że pobić swój rekord, czy już nie mówię o elicie, która biegnie na czasy w granicach 2:10 i mniej. Natomiast większość biegaczy biegnie po to, aby pokonać ten dystans, no bo to jest walka z czasem, walka z kilometrami. I te 42 km w 5 czy w 6 godzin. Jest to wielki wysiłek, a jednocześnie wielka satysfakcja, bo jeżeli rozmawiamy z uczestnikami na mecie i wielka radość po 5,5 godzinie, że udało się, tak jakby prawie to był medal olimpijski. Myślę, że to jest ta wielka satysfakcja dla kogoś, który założy sobie, że to jest jego cel, czyli pokonać królewski dystans. I przez to, co tutaj wszyscy wymienili, prawie 1000 osób służb, 1500 wolontariuszy i wiele, wiele bezimiennych ludzi, którzy organizują, to pomagają. Jeżeli dodamy do tego 6 czy ponad 6 tysięcy biegaczy, jeżeli dodamy do tego rodziny i tych dopingujących,
tworzy nam się 20 tysięcy ludzi, czyli całkiem duże miasteczko, które nagle w ciągu tam 6 godzin uczestniczy w takiej wielkiej imprezie. I to, co tu było powiedziane, krakowianie już zaczynają rozumieć, że to jest bieg krakowski, że to jest bieg dla Krakowa, że to jest promocja Krakowa. Tu padło Nowy Jork, padł Frankfurt, Berlin, właśnie, maratony. Jaką my mamy pozycję na świecie? Więc mówimy, ja bardzo mi się podoba, jak usłyszałem, że żeby było jak w Nowym Jorku 42 tysiące, no ale zejdźmy trochę może do rzeczywistości. Naszym założeniem jest, aby to był średni europejski maraton na najwyższym poziomie, bo średni to mam na myśli, że wielkościowo. Czyli tak jak zakładamy, między 5 a 10 tysięcy to jest optymalna wielkość, która pozwoli nam sprawnie ten maraton przeprowadzić w Krakowie po wąskich ulicach, po zbitym mieście. Więc zresztą biegacze to bardzo cenią, jeżeli to nie jest bieg, gdzie biegnie się kilometrami po prostej drodze, gdzie właściwie gubi się ten czas i gubi się tą odległość, i tego biegacze najbardziej nie lubią. Musieliśmy zamknąć limit. Pytanie, co dalej? Oczywiście zastanawiamy się, bo też chcielibyśmy, żeby jak najwięcej biegaczy pobiegło, żeby ten maraton w Krakowie był maratonem rzeczywiście królewskim i największym, i mam nadzieję, że w tym roku tak będzie. Panie Edwardzie, pan tworzył historię biegów długich w Polsce. Na pana oczach dorastały kolejne pokolenia biegaczy, maratończyków. Czy przez ten nasz krakowski bieg długodystansowy przewinęły się takie prawdziwe talenty? Kogo pan zapamiętał? To znaczy się, rolą takich maratonów jak nasz krakowski nie jest wyławianie talentów, prawda? Ale pewnie nam się zdarzyło. Talenty się zdarzają, prawda? Ale to są takie jakieś samorodne talenty, które nie zawsze są wykorzystane przez kluby, bo to potem rola jest klubów w tym, żeby wykorzystać te talenty. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że maraton krakowski rozbiegał trochę Krakowia. Ja widziałem sporo maratonów i między innymi naszą ideą było to, żeby rozbiegać Krakowian. Taka jest w sumie też idea zarządu infrastruktury sportowej, krzewić kulturę fizyczną w mieście. To poza zawodnikami, którzy trenowali w Wiśle, w Krakowie czy w Wawelu, na wałach Rudawy amatora nie spotkałeś, na ulicach miasta nie spotkałeś. Na ulicach, na wałach jak biegałeś, to, bo to było miejsce plażowania dla krakowian, leżeli na kocach i wołali za nimi: wariat, połóżcie, kto się goni, prawda? No w tej chwili biegają po plantach i nikogo to nie dziwi, wręcz odwrotnie, ludzie się cieszą, że jest jakaś aktywność wśród mieszkańców. I mnie się wydaje, że największą zasługą Krakowa Maratonu to jest to, że w jaki sposób rozbiegały Krakowie. Bo jeżeli spojrzymy na liczbę zawodników krakowskich startujących w pierwszym maratonie procentowo i teraz, no to jest to kolosalny wzrost. Ten maraton przyczynił się również do tego, że oni wiedzą, że mają jakiś cel przed sobą, że jest ten Krakowia Maraton, że potem jest bieg sylwestrowy, prawda, w którym można wystartować, że jest półmaraton. Zresztą po to ten cykl imprez był stworzony, żeby nie musieli trenować tylko cały rok do jednego biegu, tylko mieli urozmaicenie w formie startów takich biegów. Tak, my oczywiście też zachęcamy do przełamywania się, do pokonywania swoich barier, do przekonania się w ogóle do biegania i też czynimy praktyczne zabiegi, ponieważ co sobotę organizujemy we współpracy z naszym partnerem, sklepem biegacza, z marką ASICS, biegi, takie treningi biegowe, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Na naszych stronach internetowych znajdą państwo wszystkie informacje, ale te talenty też były. Był między innymi Piotr Gładki, który miał szansę na wielki rekord chyba całej historii maratonu i jako jedyny Polak do tej pory ukończył bieg. Wygrał oczywiście, ukończył zwycięsko. Co prawda z przygodami, prawda, na trasie. Może opowiedzmy. Ale największe maratony światowe się szczycą tym, że miały takie wpadki, że zawodnicy biegali dwa razy tą samą trasą. Prawda, albo zamiast był 300 metrów, w londyńskim maratonie był 300 metrów od mety, i któryś z sędziów czy osób, które zabezpieczały trasę, skierował w boczną uliczkę prowadzącego zawodnika. I tutaj też do tego doszło, ktoś wprowadził błąd na trasę. Właśnie wtedy
I to z przykrością muszę powiedzieć, że to była nie osoba postronna, w tym gronie to mogę powiedzieć, tylko sędzia lekkoatletyczny, który nawrócił z powrotem w stronę Nowej Hutry Piotrka. Piotrek zrobił jeszcze jedną rundę na Grzegórzkach. A mimo to osiągnął czas 2:19:30. Pan kiedyś powiedział, że miał szansę na 2:08, z tego co pamiętam. No, bo to, gdyby tam, nie pomylił trasy. On dołożył chyba tam rzeczy. 2 kilometry z kawałkiem. No. Więc niewiele ponad 10 sekund zabrakło, żeby rzeczywiście ten wszystkich lat rekord pobić. On tam minimum na Mistrzostwa Europy czy coś chciał zrobić. Nie? I tam było poniżej 2:15 to minimum. Wtedy mimo tego pojechał na Mistrzostwa Europy, dlatego że Polski Związek Lekkiej Atletyki no, uwzględnił, że tak powiem, tą taką przygodę, jaką miał na trasie. Wielki talent, wielkie perspektywy, niestety finał tragiczny. Zginął w wypadku samochodowym, wracając z innego biegu. 2 tygodnie właściwie po naszym maratonie. Ale pamiętamy, Kraków pamięta. Dopóki jest pamięć, to ta osoba żyje wśród nas. Organizujemy rokrocznie mini Krakowia Maraton imienia Piotra Gładkiego. W tym roku o puchar RMF Max. To jest 1/10 dystansu maratońskiego, czyli 4200 metrów. No i trasę trzeba pokonać do 45 minut. Zapraszamy na krakowskie Błonia, gdzie ten bieg się odbywa. I zapraszamy też na pozostałe imprezy towarzyszące. Panie dyrektorze, może powiemy, co jeszcze mamy do zaoferowania? Tak, tu już Edward zaczął fajnie mówić, że to nie jest tylko maraton, prawda? Przy samym maratonie mamy nocną dychę, piękny bieg na 10 km w nocy, też start z rynku, Stary Kraków, by night. Te biegi pozostałe, no, jedyny bieg w Polsce, bieg górski w mieście, w centrum miasta, bieg Trzech Kopców, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Rzeczywiście, żeby tam się zapisać, nieraz to trzeba mieć trochę szczęścia, ponieważ ten limit 3000 ze względów bezpieczeństwa, bieg po Trzech Kopcach, coś wspaniałego. Mamy półmaraton królewski, który się odbywa na jesieni. Koło niego znowu jest 5 km, czyli każdy może pobiec jakiś swój dystans. Ja przypomnę, że też jako jedni z niewielu mamy maraton na rolkach, który się odbywa przy maratonie. Zawsze dzień wcześniej wokół Błoń. Mniej rozbieganych, wygodniejszych. No, to jeżeli ktoś ogląda, to zrobić 42 km na rolkach. To jest 12 okrążeń wokół Błoń. Coś niesamowitego, jak się widzi. Czy to, czym się szczycimy, czyli również zawsze 20 minut przed startem maratonu startują osoby niepełnosprawne na wózkach, które też fantastycznie rywalizują na dystansie pełnym 42 km. I to też jest jedno z osiągnięć naszego maratonu. Także serdecznie zapraszam wszystkich. Każdy coś znajdzie, a jeżeli już jeszcze w tym roku nie pobiegnie, to zapraszamy na trasę, aby dopingować tych, którzy już biegają. Widzimy się o 9, 23 kwietnia na Rynku Głównym w Krakowie i mamy nadzieję spotkać Państwa na trasie. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję moim gościom.